Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymieńbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy i tu standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena dość wyraźnie w ostatnim czasie nam się osunęła. Natomiast na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że Bitcoin nie osunął się poniżej granicy 60 tysięcy dolarów, więc wciąż utrzymuje się on poniekąd w tendencji bocznej. Można więc zaobserwować tutaj klasyczną konsolidację. Wiem, w ubiegłym tygodniu jeszcze miałem tu wyrysowany trójkąt, ale jednak dolne ograniczenie tego trójkąta okazało się zbyt mało istotnym wsparciem, żeby rynek miał je respektować. Natomiast póki co widzimy, że tendencja boczna w dalszym ciągu trwa, a z czysto technicznego punktu widzenia to dość pozytywna informacja, bo konsolidacje, a więc tego typu układy, są uznawane za formacje korekcyjne, z których oczywiście, że nie zawsze, ale jednak statystycznie częściej rynek wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, więc jeżeli w tym przypadku mieliśmy wcześniej rajd wzrostowy, no to można oczekiwać, że po zakończeniu tego układu rynek też wybije z niego górą i kontynuować będzie wzrosty. Jakie są jednak minusy konsolidacji? No właściwie jeden, taki najważniejszy to jest jeden, a mianowicie brak reguł, żadnych zasad określających moment wybicia. Czyli z jednej strony z tej konsolidacji być może Bitcoin wybije jeszcze w tym tygodniu, ale z drugiej strony nie stanie się nic nadzwyczajnego, jeśli utknie w niej na kolejny miesiąc, dwa bądź trzy. To jest dość szeroki zakres, więc jest to konsolidacja, w której Bitcoin śmiało mógłby przez jeszcze kilkanaście tygodni pozostawać. Niemniej jednak, jeśli chodzi o fundamenty i sytuację stricte techniczną na wykresie, no to jakby nie patrzeć, pozostaje ona dość optymistyczna. W mojej ocenie nic się absolutnie w tej kwestii nie zmienia. Trend nie uległ zmianie, mimo tego spadku, który obserwowaliśmy, to z czysto technicznego punktu widzenia Bitcoin wciąż znajduje się w trendzie wzrostowym. On się nie zmienił w żaden sposób, więc myślę, że jak najbardziej jest potencjał do tego, żeby wzrosty były kontynuowane. Ja uważam, że te 73 tysiące dolarów to nie jest szczyt tej hossy. Uważam, że jeszcze jest przestrzeń do tego, żeby Bitcoin osiągał wyższe pułapy cenowe. Jeśli chodzi natomiast o Ethereum, w tym przypadku, tak jak mówiłem wam już chyba w piątek, notowania osunęły się, wybijając tak naprawdę z tego kanału wzrostowego dołem. Plus jest taki, że zatrzymała się ta wyprzedaż już w rejonie kolejnego wsparcia, czyli granica mniej więcej 3000 dolarów, gdzie z kolei wczoraj pojawiło się pewne odbicie wzrostowe. Obecnie Ethereum podejmuje próbę powrotu do wspomnianego kanału. Oczywiście jeżeli to się powiedzie, czyli jeżeli wybijemy ponad granicę powiedzmy 3300 dolarów, no to będziemy mogli oczekiwać wzrostów czy to w kierunku 3700 dolarów albo nawet 4100 dolarów. Więc póki co sytuacja też jakoś szczególnie tragicznie nie wygląda. Natomiast ważne jest to, żebyśmy wrócili do tego kanału, żeby ponownie notowania Ethereum się wewnątrz tego układu znalazły, wtedy potencjał do dalszego wzrostu będzie też nieco większy. Jeśli chodzi natomiast o projekty, które to wy zaproponowaliście do przeanalizowania, to wiele z nich będzie łączyła jedna rzecz, a mianowicie notowania altcoinów w zdecydowanej większości, nie wszystkie, ale w zdecydowanej większości na przestrzeni ostatnich dni zanotowały dość wyraźne spadki. To jest jedna cecha wspólna. Druga cecha wspólna jest taka, że w wielu przypadkach te spadki gdzieś się zatrzymały. Trzecia cecha wspólna jest taka, że w wielu miejscach były to techniczne wsparcia, czyli to nie jest tak, że rynek zatrzymał się w jakimś losowym miejscu, tylko jednak rynek kryptowalut po raz kolejny udowodnił, że analiza techniczna, analiza wykresu jest tu jak najbardziej uzasadniona. W przypadku poligonu widzimy, że notowania dotarły nam w pewnym momencie w rejon technicznego wsparcia zlokalizowanego w okolicy 59 centów, to w tym miejscu pojawiło się odbicie, wróciliśmy ponad granicę 66 centów, a obecnie obserwujemy próbę powrotu także ponad granicę 72 centów. No i jeżeli chodzi o potencjalny zasięg, jeśli
ta zwyżka będzie kontynuowana, no to tutaj dwa opory w mojej ocenie zasługują na szczególne wyróżnienie. Pierwszy to jest granica mniej więcej 82 centów, no i dalej dopiero 93 do 95, taka strefa. Ona była wielokrotnie testowana jako opór, jako wsparcie, więc też bardzo, bardzo fajny punkt, ale w pierwszej kolejności właśnie 82 centy. Jeśli chodzi natomiast o Injective, w tym przypadku osunęliśmy się poniżej 31 dolarów, spadliśmy w rejon 18 dolarów i 50 centów, natomiast koniec końców żaden korpus świecy dziennej nie zamknął się poniżej 22 dolarów 30 centów. To też jest dość ciekawy poziom, o którym mówiliśmy już jakiś czas temu, i gdyby ta zwyżka była kontynuowana, no to realnym zasięgiem wydaje mi się okolice 31 dolarów. Ja wiem, to nie jest spory zasięg, biorąc pod uwagę, skąd zaczynały się spadki. No i tak naprawdę pozostaje pytanie teraz, czy wzrost, który od wczoraj czy od przedwczoraj właściwie obserwujemy, będzie tylko formą korekty, po zakończeniu której rynek wróci na ścieżkę spadków, czy to będzie jakaś próba powrotu na ścieżkę długoterminowego rajdu wzrostowego. To będzie zależne od kilku czynników. Jednym z takich ważniejszych, na który ja zwracałbym uwagę, jest momentum, czyli to, jak dynamiczne będzie to odbicie wzrostowe. Czy to będzie bardziej dynamiczny ruch, szybki ruch, wskutek którego rynek błyskawicznie powróci w rejon 31 dolarów, co zwiększałoby szansę na wybicie powyżej tego zakresu, czy to będzie raczej takie spokojne odreagowanie, bardzo, bardzo płaski wzrost, który zajmie nam tydzień albo dwa, to z kolei zwiększałoby szansę na to, że po dotarciu w rejon 31 dolarów Injective może od tego oporu się odbić i ponownie osunąć w okolice na przykład 18 dolarów i 50 centów. Więc póki co w perspektywie krótkoterminowej uważam, że przestrzeń do dalszego rajdu wzrostowego jest. Natomiast jak duży będzie to wzrost i jak długo on będzie trwał, zależne będzie w mojej ocenie bardzo mocno od tego, jakie będzie momentum. Czy to strona popytowa od razu przejmie kontrolę nad rynkiem i pokaże, że jest potencjał do większego wzrostu, czy być może okaże się, że to jest tylko forma chwilowej korekty. Dzisiaj jest ciężko to stwierdzić, natomiast myślę, że kolejne dni, jak będziemy już widzieli nieco większy ruch, mogli zdiagnozować jego momentum, przyniosą nam odpowiedź na to właśnie pytanie. My, idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania Stacks. W tym przypadku rynek osunął się poniżej granicy 3 dolarów 10 centów. Zatrzymała się ta wyprzedaż w rejonie kolejnego wsparcia w wysokości 2 dolarów i 44 centów, gdzie z kolei wczoraj pojawiło się całkiem ładne odbicie wzrostowe. No i jeżeli tylko ta zwyżka byłaby kontynuowana, no to jednym z ciekawszych oporów jest tutaj granica 3 dolarów i 10 centów, poziom, który był testowany już od drugiej połowy lutego jako opór, później był testowany też na początku kwietnia jako wsparcie, więc myślę, że w najbliższym czasie po raz kolejny rynek powróci, aby przetestować go od dołu znowu jako techniczny opór. Jeśli chodzi natomiast o kolejny projekt, no to jest to Chili's. W przypadku Chili's wyznaczyłem linię tendencji wzrostowej. Ona tak naprawdę dopiero teraz po raz trzeci była testowana, więc do tej pory jakoś szczególnie nie miałem jej wyznaczonej na wykresie. Teraz jest to już bardzo fajne wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość Chili's, to ona będzie w dużej mierze zależna od tego, co wydarzy się dosłownie na przestrzeni prawdopodobnie najbliższych godzin, ewentualnie na przestrzeni najbliższych 2-3 dni, bo Chili's, odbijając od linii tendencji wzrostowej, powróciło w rejon wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór w wysokości 11,3 centa, czyli 0,1130, granica, która była testowana jako wsparcie już w marcu ubiegłego roku. Później była testowana jako opór z końcem stycznia tego roku i teraz po raz kolejny jest testowana jako opór. Gdyby Chili's wybiło powyżej tego zakresu, no to moglibyśmy oczekiwać wzrostów, czy to w rejon pod 13 centów, czy dalej nawet gdzieś 16-17 centów. Natomiast tak jak mówię, istotne będzie to, co wydarzy się tutaj, bo dopiero dobiliśmy do tego wsparcia i na ten moment nie ma jeszcze ani silnych reakcji popytowych, które wskazywałyby na pokonanie tego poziomu i mogły napędzać dalszy wzrost, ale nie ma też żadnych większych presji podażowych, które już w tym momencie mogłyby sygnalizować odbicie i powrót na ścieżkę spadku, więc warto po prostu poczekać i poobserwować, co się tutaj będzie na przestrzeni najbliższych godzin wyprawiać. Jeśli chodzi o XRP, sytuacja dość podobna, w sensie podobna w tym kontekście, że też testujemy teraz techniczny opór. Wcześniej notowania zbliżyły się, nie dotarliśmy precyzyjnie, ale zbliżyliśmy się bardzo blisko wsparcia w wysokości 42 centów, o którym mówiłem już jakiś czas temu. Teraz retestujemy pokonaną ostatnio linię tendencji wzrostowej. Gdyby udało się wrócić powyżej tego zakresu, to ja wiem, że mam bardzo fajny opór wyznaczony w rejonie 57 centów, natomiast nie jest to pierwszy opór, na który myślę, że warto będzie zwracać uwagę.
zwracam Waszą uwagę na to, że dość ciekawą strefą może być granica mniej więcej 53-53,5 centa, czyli 0,5350. Poziom tu testowany chociażby jako opór, tu testowany jako wsparcie i myślę, że jeżeli tylko ta obecnie testowana linia tendencji zostałaby pokonana, to właśnie to jest kolejny opór, na który warto będzie zwracać uwagę i dopiero dalej 57 centów jako już naprawdę bardzo, bardzo fajna strefa. Jeśli chodzi o to, że testujemy jakiś opór, no to AXS, kolejny projekt, który testuje taką strefę, Axie Infinity. W tym przypadku no, ostatnie spadki przyczyniły się do pokonania kilku istotnych stref wsparcia. Zatrzymały się w rejonie $6.87. No i teraz powstaje pytanie, jak trwałe to odbicie będzie, bo mamy bardzo, bardzo wąską strefę pomiędzy wsparciem a oporem. Wsparcie to jest 6.87, opór to jest 7.50, więc tu jest bardzo, bardzo wąski zakres i tak naprawdę dopiero wyjście z tego zakresu, na przykład górą, mogłoby napędzić jakiś większy ruch, na przykład w kierunku czy to $8.60 albo dalej w kierunku $9.30, ale konieczne byłoby wyjście ponad obecnie testowany opór. Jeżeli nie wybijemy, jeżeli od niego się odbijemy, wrócimy na ścieżkę spadków, to zejście poniżej 6,87 mogłoby z kolei napędzić dalszą sprzedaż w kierunku $5.45. Tak kształtowałby tutaj techniczne poziomy tu oporu, tutaj oczywiście wsparcia. Idąc dalej, zerknijmy sobie na OM, a więc mantrę i w tym przypadku mamy interwał 4 godziny, bo na D1 coś będziemy w stanie wyznaczyć, ale to nie będzie tak wyraźnie widoczne, więc uznałem, że lepiej będzie tutaj przejść na interwał 4 godzinny. W tym przypadku mamy linię tendencji wzrostowej, od której rynek odbił w ostatnim czasie i zmierzamy teraz powoli sobie do horyzontalnego oporu zlokalizowanego gdzieś w rejonie 86 centów. To jest bariera, która była testowana już w drugiej połowie marca jako opór, była testowana właściwie pod koniec marca znowu jako opór, była testowana w pierwszej połowie kwietnia. No i tutaj myślę, że w najbliższym czasie do tych 86 centów rynek dotrze, a w przypadku wybicia powyżej moglibyśmy oczywiście oczekiwać dalszego wzrostu gdzieś w kierunku tych wierzchołków z 11 kwietnia, czyli już granica powyżej 1 dolara, dolar 2, dolar 3 centy, jak najbardziej wchodziłoby to w grę. My idąc dalej zerknijmy sobie na notowania Polkadot. W tym przypadku mieliśmy oczywiście spadek poniżej linii tendencji wzrostowej, spadek poniżej horyzontalnych wsparć, czy to wysokości 8.14 czy 7.30. Finalnie cała ta wyprzedaż zatrzymała się w rejonie kolejnego wsparcia. Ja miałem tutaj wyznaczoną taką strefę pomiędzy 5.85 a 6.10. No i tu się zatrzymaliśmy. Wczoraj odbicie wzrostowe, dzisiaj też całkiem ładny wzrost, w efekcie czego notowania Polkadot powróciły sobie w okolice 7.30. No i teraz, żeby ta zwyżka mogła być kontynuowana, musielibyśmy wybić powyżej tego zakresu. Wówczas można by oczekiwać dalszego rajdu, czy to w kierunku 8.14, czy ewentualnie 8.50, czyli miejsca, gdzie wypada nam obecnie pokonana niedawno linia tendencji wzrostowej, no bo linie tendencji, podobnie jak horyzontalne poziomy, też podlegają w zasadzie zmiany biegunów. Więc jeżeli do tej pory mieliśmy linię, która była fajnie respektowana jako wsparcie, no to od tego momentu może być ona testowana właśnie od dołu jako opór. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście i kolejnym projektem, którego spadki zatrzymały się w rejonie technicznego wsparcia, jest internet komputer. W tym przypadku wyprzedaż zatrzymała się w rejonie $12, przez moment byliśmy nawet nieco bliżej $10.50, no ale wczoraj odbicie o prawie 4%, dziś o poranku odbicie już o niemal 6%. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, to myślę, że kolejny opór dla internet komputer zlokalizowany jest gdzieś w okolicy $15.50, więc przestrzeń do dalszego wzrostu jest jeszcze całkiem, całkiem wyraźna. A na koniec tego dzisiejszego spotkania SUI, projekt, którego kurs też zaliczył w ostatnim czasie dość wyraźny spadek, osunął się poniżej $43.46. Finalnie ta wyprzedaż sprawiła, że w pewnym momencie sięgnęliśmy nawet wsparcia w okolicy 91 centów, natomiast korpusowo nie zamknęliśmy się poniżej $1.06. Wczoraj pojawiło się całkiem wyraźne odbicie, no to był wzrost o prawie 13%. Dziś o poranku już zdecydowanie mniejszy, ale jednak w dalszym ciągu ruch wzrostowy. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, no to myślę, że notowania SUI mogłyby powoli zmierzać sobie w kierunku właśnie pokonanego w miniony piątek wsparcia. Teraz jest to opór wysokości między $1.43 a $1.46. Tak więc podsumowując, jeśli chodzi o sytuację na Bitcoinie,
Ona wygląda w dalszym ciągu dość pozytywnie. Żadne kluczowe wsparcie nie zostało pokonane, trend nie uległ zmianie, wciąż jest wzrostowy. Sam Bitcoin jest w konsolidacji, która z kolei uznawana jest za układ korekcyjny, więc to jest pozytywna informacja. Fundamenty się nie zmieniły. Co prawda, dość wyraźnej rewizji uległy oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki 100% przez Rezerwę Federalną, ale o ile w poprzednich latach to był bardzo istotny element i bardzo istotny argument fundamentalny, tak w 2024 schodzi on troszeczkę na dalszy plan, bo tak naprawdę tematami numer jeden jest halving, są ETF-y czy na Bitcoina, czy potencjalne zatwierdzenie przez SEC ETF-ów na Ethereum, więc te stopy procentowe, one gdzieś sam sobie z tyłu są, ale na ten moment nie odgrywają jakiejś ponadprzeciętnie istotnej roli, jeżeli chodzi o perspektywy dla Bitcoina. Jeśli chodzi natomiast o rynek altcoinów, to co zasługuje na uwagę, to, że po dość dynamicznych spadkach na większości projektów wyprzedaż zatrzymała się w okolicy dość istotnych stref wsparcia. To, co teraz będzie miało bardzo duże znaczenie, to jest dynamika odbicia. Jeżeli to odbicie będzie bardziej dynamiczne, to wzrośnie nam prawdopodobieństwo, że być może wcześniejszy spadek był korektą i rynek wraca na ścieżkę wzrostów. Jeżeli natomiast to odbicie będzie teraz bardzo, bardzo spokojne, to zwiększać się będzie prawdopodobieństwo, że to będzie tylko chwilowe odreagowanie i rynek kryptowalut będzie mógł jeszcze zaliczyć kolejny ruch spadkowy. Nie mówię, że od razu przerodzi się w jakąś wielką bessę, ale kolejny ruch spadkowy jeszcze może się pojawić. Będę to obserwował oczywiście i w kolejnych materiałach na bieżąco gdzieś tam będę starał się do tego powoli odnosić, analizując kolejne projekty, które oczywiście zaproponowaliście w komentarzach. Więc jeżeli macie jakieś propozycje, co miałbym przeanalizować w przyszłym tygodniu, to śmiało, dajcie proszę znać w komentarzu, co to mają być za projekty. Ja za nie serdecznie dziękuję i przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę i słyszymy się oczywiście w piątek. Tak więc wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się, cześć!